wszyscy mogą grać w Brasnala, wszyscy mogą dostać nagrody, są nagrody pocieszenia, nagrody główne. Zapraszamy do zabawy z Brasnalami. To, co widzimy za sobą, są to pierwsze światowe mistrzostwa rozgrywki. Gramy wszyscy. Planszowej cztery. Gra planszowa wygląda tak właśnie. Powstała po to, nie wyścigniesz mnie. Ludzkość, która być może nie ogarnia zasad grasnalowych. Jest to bardzo skomplikowana gra, planszóweczka dla czterech osób, której celem jest dojście do ranka. Zdarzają się straszne rzeczy, które być może widzimy trochę w tle. Między innymi siadanie na krasnala, różne potknięcia, tknięcia. W każdym bądź razie gra trwa około 40 minut. Mamy tu rozgrywki, mamy fantastyczną nagrodę. Mamy nadzieję, że się rozpropaguje i że będzie kultową grą wrocławską. Teraz zobaczymy, co się dzieje przy stoliku finałowym. Kto jest najbliżej głównej wygranej, czyli krasnala? Wszyscy na tym samym miejscu, ale nie na sobie. Ok. Główna nagroda czeka. Krasnal gołębnik, odlany z brązu. Pięć krasnalskich złotych. Krasnalskie sprzężenie. Nie, ja przypadaj te gry. Ja brak. Przypomnijcie mi, czy jest żółty, czy jest czerwony. Bo jest czerwony. Czerwony jest Oli, Kacpra jest żółty. Jest, koniec. I Kacper wygra.